Cześć wszystkim, witam was w 9 odcinku z Enter the Matrix. Postanowiłem jeszcze trochę podgłośnić grę, ponieważ dialogi wciąż były dosyć cicho. A że musiałem podgłośnić nieco grę w Windowsie, to musiałem ją nieco też przyciszyć w Matrixie. Obecne efekty i muzyka są na absolutnie, właściwie wręcz absurdalnie niskim poziomie. Mam nadzieję, że mimo to nie będą za głośne, a głos, mimo tego, że jest na maksa, to jednak będzie faktycznie w jakikolwiek sposób przynajmniej trochę słyszalny. Ostatnimi czasy właściwie był ledwo słyszalny w porównaniu do innych dźwięków. Skończyliśmy lotnisko ostatnio i mamy akwedukt, ratunek dla Alexa. Chociaż ostatnio mieliśmy jazda po mieście i dachy miasta po jednym poziomie, więc to może też być jeszcze nie taki większy poziom. A jak będzie, zobaczymy. I to będzie chyba pierwszy poziom, w którym będziemy sterować autem. Chyba. Jeżeli tak, to będzie straszne. I tak są dźwięki głośne. Ja nie wiem, nie ogarniam tego. Hey, Ghost! I'm tapped in. The car CB radio. Keep following the plane. Aha, dobrze. Widzę, że... O, jednak nie słyszę prawie w ogóle postaci. No bo wiesz, że coś musiało bugować, wiesz co, dajcie mi jeszcze wyjść w takim razie. Coś te dźwięki mnie dziwią naprawdę, no to jest aż dziwne, że podgłośniłem grę niby, ale... I tak, nie wiem, to nic nie zmieniło, lol. No bo zapiszmy to. Czy teraz będzie nieco bardziej słyszalne? Czy może teraz będzie w końcu taki dźwięk, jaki powinien być od samego początku? Czyli słyszalny i w ogóle? Hey, Ghost! I'm tapped in. The car CB radio. Keep following the plane. Okej, w miarę dobrze. Chyba. Ale ten samolot głośny. Don't lose him. Oj. Czy ja ich już zgubiłem? Niobe's on that. Nie jest w tym samolocie. Co? Zgubiliście? Ory, to będzie ciężko. Dobra, wychodzimy jeszcze raz, bo ja bym chciał jeszcze troszkę podróżnić do góry. Przepraszam bardzo za to. Po prostu to jest bardziej niż dziwne. To jeszcze podróżnię z parę razy i z muzyką trochę. Zapiszmy ustawienia. Oj, nie chciałem w twórcu wchodzić. Wciąż nie wiem, jak powinniśmy podążać samolotem. Trochę to dziwne. Hey, Ghost! I'm tapped in. Car CB radio. Keep following the plane. Dobra, czyli wystarczy chyba, że będę za tą strzałką podążał. Chyba, po prostu. Jak na razie strzałka nam pokazuje wprost, więc jedźmy wprost. Don't lose him. Nie zgubcie ich. W porządku. Co jest grane? Niobe's on that plane. Ha? Halo? Hey, Ghost. I'm tapped in. The car CB radio. Keep following the plane. To ja nie wiem już. Aż taki wolny jestem, czy co? Jadę z maksymalną możliwą prędkością, jeżeli znowu zgubię samolot, to będzie naprawdę dziwne. Wow. Czemu? Hey, Obi's on that plane. Tapped in. Car CB radio. Keep following the plane. To ja nie wiem. Nie rozumiem kompletnie. No tam jest niby ten samolot, nie? Co to? Ty, teraz się dopiero pojawił. Wow. I wysyła na nas jakieś dziwne śmieci. Wcześniej się chyba musiało zbugować i tego samolotu w ogóle przede wszystkim nie było. Albo go wyprzedziłem. Pff. Ja po prostu... Tak! Musiałem go wyprzedzić i... Ten, po prostu... Wyprzedzić go za bardzo. Dobra, to nie będzie aż takie ciężkie, to się wręcz banalne. W takim razie, bo wystarczy po prostu mijać te skrzyneczki. A wydawało mi się, że zniszczyłem mu ona i tak dał radę wystratować, oj. Przez chwilę go nie widziałem w ogóle. A to jest trochę dziwne, bo strzałka mi kurczę też fejkowała. I pokazywała, że gdzieś o wiele dalej jest samolot. Ale się podnosi. Someone just fell out of the plane. It's actually got a parachute. You can pick him up once he's landed. Damn.
There's an agent in your area. You better hurry, you're running out of time. Ale ja nie widzę tego gościa. HMM? Słyszę samolot, ale nie widzę nigdzie gościa na spadochronie. Don't lose him. Chyba zgubiłem właśnie ich. Nie wiem, wykręcę se. Strzałka mi pokazuje niby tam, ale... No dobra. Idę tam, gdzie strzałka, więc no. Jeżeli to będzie sfejkowane... Znowu. O cholero. Jasne, gwint, zostawcie mnie. Retal się w dźwięki bugują. Dobra, jedziemy, jedziemy. Tu jest koniec strzałki. A, muszę tędy chyba wyjść. Oj, zostawcie mnie. Ale ryję w tą ścianę. Trochę ciężko się tu połapać, bo przez ta strzałka. Oj, oj, oj. Dobra, mieliśmy tu zejść. Tylko trochę mnie to przestraszyło. Rety, czemu jest taka dziwna kamera w ogóle? Kto nad nią wpadł? Chyba jakiś gnom. Cholera. Dobra, ale mamy wciąż sporo zdrowia. Kurczę, gdzie ten gość spadł ten spadochronem? No nie mógł gdzieś bliżej, poważnie? Ja tu ledwo się łapię. Ta kierownica jest czuła. Okej, gdzieś tu trzeba wjechać. Nic nie widzę przez ten samochód. Śmieszne to jest. Nawet to nie jest nierealistyczne, bo moja postać widzi wręcz więcej niż damn, ja sam tutaj. Jak to nie? O! Patrzcie, jaki szybki samochód. Chyba musimy za nim jechać. Ale on jest stanowczo za szybki na mnie. Rety, ale to jest śmieszne. To jest śmieszne po prostu. No ale to nie moja wina. Ja jedę najszybciej jak mogę. Cholera, no i chyba go zgubiłem właśnie. Chyba, że nie. Chyba, że jeszcze jest szansa. O! Uff! Chyba się udało. No raczej się, że się udało, bo jest kasenka. Co, dopiero za piepacę? No nie, mój samochód. Ja to byłem przecież. Co się z nim dzieje? Jak to zwaliło? A nie, to agent! Ale zmienił skórę znowu. Nie wiem, co tu się odwaliło. Hello. Ghost! Naomi, where are you? Do we have Axel? I have him. Are you mobile? I'm in motion. Pick me up, Bat! Have Sparks track my position! Get to me as soon as you can! Right, okay. Call you when we get close. Holy shit. Drugi jak fikta. I guess you were due for some luck. Did you get Soren out? Yeah. And call the rest of the fleet. Good. Let's get the hell out of here. Yay! Udało się. Ej, to nie było takie ciężkie. I mamy filmik aktorski. All right, Axel. That's your dust off. You know, there's a lot of guys who wouldn't have done what you did. I thank you for it. You would have. It was that or kill you. I'm just glad fate brought you to the airport. I'm not sure you'll agree with that tomorrow. Just tell Soren midnight. He'll know the place. I will say that. Zapewne, że muszą odbierać te telefony tak na nowo. O, Niobe. Ktoś cię tutaj śledzi, chyba? 72 hours. 72 hours. What did you just say?
That's exactly how long Zion lasted last time. What do you mean and who are you? Ten gościu był w trylogii filmowej. Nobody. Just a spectator enjoying the ride. 782 hours. Menel po prostu. O, ale wielki motocykl. Harley jakiś. Wydaje się, że też to będzie już 1 trzecia gry, chyba około. They're waiting. Has everyone arrived? All but the Nebuchadnezzar. Figures. Anything for an entrance. Captains. Oh, you're not so close. My crew and I appreciate what you did for us back there. How is he? Alive. Happy to be alive. Let's get going, because you know Morpheus is not going to show until after we get started. I agree. I don't like us all being in the same place for too long. Why don't you tell us what this is all about, Niobe? The machines are digging. Dworece. Do wnętrza ziemi? Muszę dojść chyba do tego telefonu, najwidoczniej. Ale czemu jest tak daleko? Wow. Czyżby to była jakaś ochrona przed innymi ludźmi? Przeciwnikami jakimiś, jakby się wdarli na przykład jak teraz? Uff, to będzie długa przeprawa. Aż mi się przypomniały te kanały z Ratatouille. Tam to trzeba było trochę się wspinać do góry. Ciekawe, kiedy będzie jakiś pierwszy przeciwnik i mam tylko jedną broń? No niestety tak. Czyli co, no nie opłacało się faktycznie oszczędzać. Zaczynamy, wydaje mi się, z podstawową bronią za każdym razem, jak jest jakiś taki nowy etap całkiem. Dobra, wstrzymywanie się, coś tam. Nie wiem, co wy mówicie. A, burza się zbliża do mnie, nieuchronnie. Aby tylko prądu nie wywaliło. No, będzie trzeba wszystko na nowo, aha. Wolę bym już na nowo nie robić tego wyścigu, bo on był dosyć ciężki. Wydaje mi się, że cudem go w ogóle ukończyłem. Pościg właściwie, nie wyścig. Poziom jak na razie wydaje się taki dosyć luźny. Coś czuję, że to się zaraz zmieni. Chyba, że nie. Ci przeciwnicy jakby mieli za mną iść, to by i tak już spadli gdzieś tam niżej. A nie spadli do tej pory, więc prawdopodobnie szukają jakiegoś innego przejścia. Kurde, ghost rock.
No, szybciej się wspinaj. Ballard! Shut him down! Chory ten. Ja mam już 7% zdrowia, to mi się nie podoba kompletnie. Ballard. Ja mam go chronić? No posrało was, przecież ten, ja sam mam mało zdrowia. On w ogóle nie traci. To ja sobie trochę poczekam. Czy dostałem jakąś broń od tego gościa? Dostałem karabin snajperski. O! Mogę przybliżyć? Mogę. No to co, headshotik. Hey, go! Co jest? Done. Dzięki, dzięki. Okay, step it up. A co, to jeszcze ktoś tam może być? Nie wiem, mam za tobą iść? Czekasz, prawda? Chyba na coś czekasz, ale... Nie wiem, na co tam możesz czekać. Znaczy, ty już jesteś przy telefonie, więc no, mógłbyś się teleportować po prostu. To ja może wyjmę na razie swoje pistoleciki. W razie jakby tu gdzieś blisko mieli przeciwnicy. A jak blisko, to w sumie lepiej będzie na ręce ich pokonać. Z tej strony, drobiny szałeś? Dobra. Lecimy, lecimy. Na razie... Oj. Czy ja tacy zdrowie? Nie, on traci. To niedobrze. Nie wiem, gdzie są przeciwnicy, niestety. Czy gdzieś tam chyba? Nie. Nie mam bladego pojęcia, nie? A, on go załatwił chyba. Cóż? Czy to może być jeszcze przeciwnik? Może być, ale nie wiadomo. Dobra, tu znowu pistoleciki. Jest drobineczka. Oho, auto w bans. Fajnie. Widzę, że nic nie ma. Ale to w ogóle wszystko tak stare wygląda, jakby to Silent Hill był wręcz. Tak prawie, że zakrwawione wszystko. Siema. O, spoko. Idziesz? O. To było prostsze niż myślałem. Gość się załatwił. Nie wiem, ja załatwiłem z dwóch przeciwników. On jednego. Pozbądź się snajperów. O kurwa. Snajperzy? No to może być ciężka sprawa. Dobra, no spróbujmy. Tylko... Ja chyba nie mogę nigdzie iść. Oj. Chyba już po mnie. Chyba, że nie. Mam shotguna. Oj. Czyli to jest ten snajper, ta? Okej. No to nie będzie problemu chyba większego. Chyba, że będę musiał oglądać za każdym razem tą kascenkę. Nie będę musiał. Mogę go zabić bez robienia hałasu. Głupia. Dobra, dajcie tą snajperą. Tam wyciągnij ją. I tam jest gość już. Dobra, to ja może... Czy to mogą się kryć na każdym kroku, więc... Najlepiej to będzie się rozglądać. Dobra, czy mogę jednocześnie chodzić? Mogę, kozacko. Ale nie podczas przybliżania, szkoda. Dobra, po tobie. Ktoś jeszcze strzela? Skąd? Skąd ktoś jeszcze strzelał? Bo nie mam pojęcia. Może teraz go załatwię tak jakoś normalnie. W sensie po cichutku. I ten gościu mnie widział. Kurde, no głupio. Gdzie może być jeszcze jeden snajper? No nic. Najpierw załatwmy tego jednego.
Już wiem, gdzie siedzi. O, panie, widzieliście to? Ale oni wychodzą jak grzyby po deszczu. Nawet wody słychać cały czas. No, bo ten gość się spodziewa zobaczyć mnie z tej strony, więc ja sfaniakuję sobie. I spróbuję przejść z tej. O ile do zaraz na mnie nie wyjdą wszyscy. Dobra. To ryzyko cwaniactwo. O cholera, nie wyszło. No, szybałem, żeby nie załatwię. Dobra, gdzie jest jakiś kolejny? Trochę się boję, mam mało zdrowia, ale spokojnie, już się regeneruję. Kolejny może być gdzieś z drugiej strony zapewne. Tam? Nie ma nikogo. Daj mi uciec już. Pozbędę się snajperów, daj mi uciec przez telefon. Nie, no, żapel, nie? Gdzie może być jeszcze jeden snajper? A co to kuźwa jest? Ale zwisa. Jak zakrwawione wszystko. Nie, no normalnie Silent Hill. Tutaj też nie ucieknę. Nie wiem. Może na dole gdzieś są? Nie, no dole też ich nie widać. Wespnę się o jeden poziom do góry. Albo na dół. Albo do góry. Będą to schody na górę. Jest drabinka tylko. Drabinka mnie nie zadowala. Dobra, daj mi shotgun. Będzie lepszym wyborem, jak tu nagle na mnie wyskoczą. Chyba, że z bliska ich załatwimy rękoma. Zero ludzi, zero ludzi, zero ludzi. A mogę zejść jeszcze niżej, okej. Zobaczmy. Miałem się pozbyć wszystkich snajperów, tak? No niby to zrobiłem, ale gość i tak nie chciał skorzystać z telefonu. Więc prawdopodobnie jeszcze paru się ostało. Najgorsze, że ja nie mam kompletnie pojęcia, gdzie mogą być. Mamy apteczkę, ale nic mi po apteczce, bo zdrowia mam full. Aha. Nikogo nie ma. Czyli trzeba się na górę jeszcze dostać. Być może gdzieś tam na górze po prostu siedzi jakiś gość w ogóle w kompletnie odosobnionym miejscu, że i tak by mnie nie trafił, jakbym korzystał z telefonu, albo po prostu się tak czai i czeka tylko, aż skorzystam z telefonu i wtedy bym nie załatwił. No. Może być taka sytuacja. Dobra, gdzie ja chcę wyjść bardziej? Z tej strony czy z drugiej? Jeżeli by się pojawiali przeciwnicy raz z jednej, raz z drugiej, to bezpieczniej będzie pójść z tej, od której ostatni raz gościa załatwiliśmy. I nie ma tu już żadnych drabinek. Chyba, że tam. Nie no, nie opłaca mi się tu schodzić kompletnie. Po jedną broń. Jak ja potem wrócę? Trzeba będzie skorzystać z tej drabinki jednak. Dobra, oby tylko tu coś było konkretnego. Można tamtędy przejść. Nawet jest drabinka. Tylko po co? Strzałki w ogóle nie ma. Ciekawe, czy mam cały czas ten sam cel? Dotrzyj do telefonu wyjścia. Przed obraniem telefonu wyeliminuj wszystkich wrogów. Ale no przecież no. Jaki za snajpera? Ojej. Nie, no nie ma tu nikogo. Nie ma wrogów, o co temu gościowi chodzi niby? Z tej strony chyba też nie ma. No, nic, puściutko. Żywej duszy nie ma nawet. To nie wiem, o co mi chodzi. Aż tak się boi skorzystać z telefonu, bo go jakiś snajper może zjąć, mimo tego, że nikogo nie ma. Może jednak, spróbuj. Telefon nie gryzie, no dawaj. Żal.
Coś mi ewidentnie nie pasuje, a ja nie mam pojęcia co. O, tędy mogę przejść też. Ale to mi nic nie daje. Dobra, zejdźmy jeszcze o ten jeden poziom niżej. Może tam są snajperzy jeszcze jacyś, o których nie wiem. Zaraz, zaraz. Na dół? Nie. Do góry. Bo ja schodziłem. No dobrze. Och, żeby mi tu zaraz nie wyskoczył tylko nagle. O cholera, wiedziałem. Patrzcie, jak szybko straciłem zdrowie. Nawet nie wiem, gdzie jest mój przeciwnik. To jest najgorsze. Będzie trzeba od razu z koncentracji skorzystać. W takim razie słyszałem go gdzieś z lewej strony, więc spróbuję od razu polecieć, nie wiem, na FC, do przodu. Ze strzelbą? No może ze strzelbą nawet. No bo już więcej mi się nie zregeneruje, aż tak szybko. Co? No niech to. Jak on mógł strzelić tak po prostu, se? Ajajaj, wszystko od nowa. Przynajmniej wiemy już, gdzie są wszyscy przeciwnicy. Jeden będzie z drugiej i drugi będzie z trzeciej. Co? Zaraz się drugi z drugiej strony pojawi, o właśnie. Ło, wow, no tego trzeba było dwa strzały. No ale halo, halo. A więc taka zamiana, no kuźwa. Cwaniak mnie rozpoznał. Ciekawe, czy od razu tam był. Nie wiem. Ja nie wiem, po co mi się też włączyła koncentracja. O, nic. Oj. Fail. Teraz schowanko. O Jezu, nie to. No, przybliż jeszcze. No, co jest to mógł... A, nie miałeś wyjętej snajpery. Okej, okay, wszystko jasne. No, bo teraz najciężej, bo ten cwaniak tam się na górze kryje. O! No i to mi się kurna podoba. Benz. I dzwoni telefon. Musi, musi. Why do I get the feeling I'm not gonna get that nap I deserve right now? Ghost! Sorry, buddy, I need to put you right back in. It's a mess in there. I've got Niobe within arm's reach of a hard line. She's holding back some troops to buy time for the others. We got a lot of injured. Who needs me most? Jacob from the Gnosis. He's injured and unconscious. Corrupt is protecting him right now. They're pinned down in the hydro pump room at the end of the concourse. I told them to open the vent. And Ghost, make good use of those weapons. A, czyli w rezultacie w ogóle nic się nie ruszyłem. Twoja ścieżka znajduje się w dużym, za dużym wentylatorem naprzeciwko. Granat ofensywny, wow. Ciekawe, czy ten granat ofensywny da nam pokonanie swatów za pierwszą falą uderzeniową. Nie mam bladego pojęcia. Poprzedni granat nie dał rady. Nie wierzę coś tym granatom. Przekonamy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ale życzę, że będziecie oglądać kolejne. Na razie.